Filip za nami, zwycięstwo w Warszawie 3-1. Mimo wszystko jednak było troszkę rzeczy do poprawienia. Czy rozmawialiście już z trenerem o tym, co należy zrobić lepiej w najbliższą sobotę? Tak, jesteśmy już po analizie tego meczu i na pewno fajnie, że wygraliśmy pierwszy mecz, bo dobrze jest zacząć sezon od 3 punktów. No, na pewno też nie zachwystujemy się tą wygraną, bo też nie ma czym. Teraz przyjeżdża Zagłębie Sosnowiec, no i trzeba wygrać, bo jeżeli nie wygramy, to zwycięstwo na Legii nam nic nie da. Można powiedzieć, że opatentowałeś już, jak strzelać bramki przy Łazienkowskiej. Nie, na pewno nie, ale cieszę się, że udało mi się strzelić. To też jest ważne, że ważne dla mnie, że strzeliłem, no ale najważniejsze 3 punkty, bo tak jak mówię, żeby zacząć dobrze sezon i później jak najwięcej wygrywać mecz. No właśnie, teraz przed nami mecz u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, z Beniaminkiem, który no, na inaugurację nie zdobył punktów, ale na pewno nie przyjedzie tutaj po to, żeby oddać nam na tacy zwycięstwo. Nie gra się chyba łatwo z takimi zespołami, które ledwo weszły do ligi. Tak, no tamten sezon zeszły zresztą pokazał, że na początku Beniaminkowie zawsze są mocni, wchodzą na taki, chcą się pokazać jak najlepiej. Zagłębie nie wygrało swojego pierwszego meczu, ale myślę, że gdzieś tam to był taki ich pierwszy mecz w Ekstraklasie po bardzo długim czasie i teraz myślę, przyjadą lepiej dysponowani niż ostatnio. W końcówce przynajmniej poprzedniego sezonu niezbyt często kibice Zagłębia mogli się tutaj cieszyć po waszych zwycięstwach, więc to chyba też jest coś, nad czym w tym sezonie będziecie chcieli szczególnie popracować. No tak, jeżeli chcemy myśleć o czymś, żeby być gdzieś wyżej w tabeli niż w zeszłym sezonie, to musimy u siebie przede wszystkim punktować. W tamtym sezonie wychodziło to słabo. No, myślę, że w tym sezonie jesteśmy trochę lepszą drużyną i że przede wszystkim tutaj u siebie będziemy wygrywać. Dziękuję. Dzięki.